Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tomek Wełna. Dzisiaj zapraszam na temat indiański. Dzisiaj porysujemy Indian Ameryki Północnej głównie, więc tak uściślam trochę temat dzisiejszego spotkania. Chciałem Wam troszkę o Indianach poopowiadać. O tym, skąd biorą się indiańskie pióropusze, o tym, jak Indianie mieszkają, mieszkali właściwie, bo w dużej mierze to już dawne opowieści. Zapraszam dzisiaj do rysunku piórem lub cienkopisem i akwarelami. To będą techniki, których będziemy dzisiaj używać. Już za chwilkę zaczniemy. Ja, jak zwykle, w ramach krótkiej rozgrzewki chciałem troszkę poszkicować. Czekając, aż zbierzecie się przed ekranami i będziemy zaczynać już wtedy wspólnie. Dzień dobry, tutaj Tomek Wełna. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejsze wspólne szkicowanie. Dzisiaj Indianie Ameryki Północnej. A to przykład szybkiego szkicu i tego, jak można taki szybki szkic wykonywać. Ciekawostka na temat indiańskiego pióropusza. Takie pióropusze nosili na swoich głowach tylko najwybitniejsi wojownicy, wodzowie, ponieważ każde pióro oznaczało tutaj jakiś konkretny czyn, doniosły czyn, czyn odwagi zazwyczaj. Tak więc niektórzy mieli tylko jedno, dwa pióra. Pióra były wplatane na początku we włosy, później w pióropusz podczas specjalnych posiedzeń, spotkań. No i niełatwo było zdobyć takie pióro. Indianin musiał pochwalić się swymi osiągnięciami, ale zrobić to w sposób autentyczny, nie wyolbrzymiający tych osiągnięć, ponieważ łatwo mógł wtedy nie tylko nie zyskać nowego pióra, ale również stracić jakieś poprzednie, jeżeli jego wiarygodność byłaby podważona. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja na początek jeszcze szybki szkic, a już teraz zaczynam wspólnie z Wami rysowanie Indian Ameryki Północnej. Będziemy dzisiaj szkicować ołówkiem, później rysować piórkiem i na końcu, jeżeli czasu tylko starczy, również kolorować akwarelą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I zaczynamy. Zatem proponuję, żebyśmy zaczęli właśnie od takiego indiańskiego pióropusza, jaki ja tutaj zacząłem szkicować dla Was. Już zrobię to krok po kroku i pokażę Wam, jak takiego Indianina z pióropuszem na głowie narysować.
Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy zatem. Moi drodzy, indiański pióropusz, coś co nam najbardziej kojarzy się z Indianami, niekoniecznie jest podobne w każdym plemieniu, ponieważ plemion Indian jest naprawdę całe mnóstwo. Mówię tylko o Ameryce Północnej, ponieważ oczywiście Indianie to takie powszechne określenie plemion zamieszkujących także Amerykę Południową. Zresztą, jak zapewne wiecie, nadane przez Krzysztofa Kolumba zupełnie przez przypadek, ponieważ Krzysztof myślał, że dopłynął do Indii i dlatego Indianie. Moi drodzy, naszkicujmy sobie takiego Indianina z pióropuszem. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od głowy. Może być taka bardziej wysunięta do przodu szczęka. I od razu możemy przedłużyć linię tutaj w kierunku pióropusza, który zaraz znajdzie się na głowie. To będzie jakiś starszy wojownik, bo sądząc po ilości piór, które ma w swoim pióropuszu, to to musi być leciwy wojownik, aby był w stanie zgromadzić tyle trofeów podkreślających jego odwagę. Tylko naszkicujemy oko, polecam wam kreskę po łuku i taki mały trójkącik dosłownie z ciemną kropeczką w środku, który będzie symbolizował tylko oko. Tylko zaznaczy właściwie to oko. Kilka szybkich linii. Następnie to są takie wstęgi, takie wstążki. One mają na pewno specjalną swoją nazwę, której nie znam, ale możemy je porównać do wstążek, które tutaj są przypięte do pióropusza. Dzień dobry, pozdrawiam panią Mają, panią Elżbietę, panią Oliwię, dzień dobry. Dzisiaj taki temat inny niż zwykle. Dzisiaj papuga o godzinie 19, tak, tak. Witam serdecznie wszystkich. Moi drodzy, z opowieści o Indianach, nie wiem, czy słyszeliście początek mojego opowiadania o pióropuszu indiańskim. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ każde pióro, które właśnie możemy teraz narysować, to były zazwyczaj pióra orle, jastrzębie, czasami nawet pióra indycze, ale zazwyczaj były to pióra ptaków drapieżnych. Każde pióro to była nagroda za jakiś szczególny czyn Indianina i niełatwo było takie pióro zdobyć. To też większość i tak zacnych wojowników miała na przykład po dwa pióra wpięte we włosy. A taką cechą generalną Indian różnych plemion, bo to takie bardzo, myślę, nawet trochę może uwłaczające uogólnienie, kiedy mówimy Indianie po prostu, ale w wielu plemionach takich rdzennych Ameryki Północnej, a tym bardziej południowej, cechą podstawową było przystępowanie na przykład do walki albo do polowań
w dosyć skąpym ubiorze, no chyba że mówimy o plemionach już zamieszkujących daleką północ. Tam oczywiście trzeba było mieć coś więcej na sobie. Ale zazwyczaj była to przepaska biodrowa, ewentualnie trochę bardziej obfity ubiór właśnie w tych częściach chłodniejszych. A pióra wplatały we włosy zazwyczaj kobiety właśnie podczas takich spotkań, na których wojownicy opisywali swoje czyny i co udało im się dokonać. Być może ktoś z Państwa w ogóle specjalizuje się w tej tematyce i chciałby coś napisać albo opowiedzieć, to bardzo proszę dajcie znać. Takie bardzo charakterystyczne ornamenty złożone właśnie z rombów, trójkątów możemy spotkać na strojach indiańskich. Zaraz narysujemy wojowników konkretnego innego plemienia, mianowicie Irokezów. Zobaczycie, jak oni wyglądali. Nawet pokażę wam, jak mieszkali i narysujemy sobie taką indiańską molokę, właśnie irokeską z terenów obecnej Kanady. Proponuję może na szkicu zaraz naniesiemy sobie trochę kresek piórem i może pędzelkiem. Chciałem wam pokazać teraz, jak narysować dłoń, ale dam wam troszkę czasu, bo wiem, że tu się sporo kresek wydarzyło. W międzyczasie zerknę na wasze komentarze i pytania. Dzień dobry, witam Maćka serdecznie. Oczywiście, że można prosić o łapacz snów. Narysujemy taki łapacz snów. O, jest z nami Janusz. Janusz, bardzo się cieszę, że jesteś. Janusz, gdybyś chciał coś opowiedzieć o Indianach, to dzwoń. Wprawdzie nie pod mój numer, bo ja teraz transmituję, ale pod numer Darii. To ona tutaj cię da do mikrofonu i będziesz mógł coś więcej opowiedzieć o twoim zwiedzaniu wiosek indiańskich. Albo może chcesz coś napisać. Jakiej grubości są te ołówki moje, którymi rysuję? Grubości, no to takie jak widać, a może o twardość chodziło. To jest HB. Ja rysuję ołówkiem HB i zazwyczaj takim ołówkiem szkicuję. O, proszę, pani Katarzyna na dyplom rzeźbiła totem. Myślę, że totem indiański również sobie, doskonały temat, totem indiański sobie również zaraz narysujemy. Tak, totem zdecydowanie powinien się pojawić. Dłoń Indianina trzymająca na przykład łuk. Polecam wam zacząć od takiego rombu. Zwróćcie tylko uwagę na wielkość dłoni w stosunku do twarzy, żeby ona nie była za mała, bo zazwyczaj rysujemy za małe dłonie. Właściwie powinna mieć ta część główna dłoni szerokość twarzy. Teraz zgięty palec wskazujący i kilka mniejszych palców dłoni.
właściwie narysujemy ten łuk tak, jak się go trzyma. Myślałem początkowo, żeby leżał na kolanach, ale jednak będzie trochę sztucznie wyglądał. Powiedzmy, że ten Indianin sobie stoi i narysujemy ten łuk w takiej właściwej formie. Czyli w ten sposób. Oczywiście jest to troszkę taka wizja z rodu fantastyki naukowej, bo chcemy pokazać jednocześnie strzały. No, pewnie nie zawsze tak się to w jednej ręce trzymało, ale aby był komplet, możemy tutaj jakąś jedną strzałę jeszcze właśnie pokazać. Cięciwa łuku, bardzo cienka, delikatna. Ja strzelałem kiedyś z łuku, nadal mam łuk. Wprawdzie jest to długi łuk angielski, łuk europejski, ale w kształcie jest podobny dosyć do tego, bo to najprostsza możliwa konstrukcja łuku. Możemy w drugiej ręce, którą gdzieś tam można zaznaczyć, narysować, może być bardziej opuszczona, na przykład na dół. Możemy narysować drugi symbol indiański, czyli tomahawk. Już sobie go tutaj tylko skonstruuję, tak żeby. To taki Indianin pozujący ewidentnie do rysunku, no bo z tomahawkiem i łukiem ciężko byłoby mu używać łuku, ale Indianin pozuje specjalnie dla nas do rysunku. Korzystajmy zatem z tego, że pozuje i szkicujmy go. Ma zamiary pokojowe. To znajomy Indianin, więc nie ma się czego obawiać. Dobrze, myślę, że możemy śmiało troszkę poszkicować piórkiem po naszym Indianinie. Jak wam się on podoba? Janusz pisze o Indianach. Kanada pełna jest śladów po rdzennych mieszkańcach. Zachowało się wiele wiosek z całą infrastrukturą mieszkalną i kompletnym wyposażeniem. Wizyty w takich miejscach to doskonała okazja do zanurzenia się w kulturę ludzi żyjących inaczej, życiem opartym na wartościach minimalistycznych, na kodeksach honorowych, w całkowitym zespoleniu z naturą. Tak, to zespolenie z naturą i szacunek dla natury to jest to, co mnie u Indian bardzo zachwyca. I jestem pełen podziwu dla nich za to właśnie. Mam wrażenie, że człowiek Europy właśnie działa na odwrót i stara się podporządkować sobie przyrodę i naturę, co ewidentnie kończy się klęską i późniejszymi kataklizmami, które sami na siebie ściągamy. Natomiast Indianie wiedzą, że nie warto zadzierać z matką ziemią, bo ona tutaj rządzi i
rządzi, ale też daje. I ten szacunek dla Matki Ziemi jako też żywicielki jest niesamowity. I zawsze mnie wzrusza i zachwyca, zarówno u Indian Ameryki Północnej, jak i Południowej. Muszę powiedzieć, że tego mi brakuje w naszej europejskiej kulturze. Myślę, że jesteśmy zarozumiali, zuchwali, no i jesteśmy karani później za to przez siły, z którymi zadzieramy. Siły, które doceniają tacy rdzenni właśnie mieszkańcy i mieszkańcy plemion. Bardzo polecam wam tusz trzymać w szklaneczce. Jak widzicie, ja go trzymam w szklaneczce, bo zwłaszcza te tusze czeskie bardzo, bardzo są wywrotne. Łatwo taki tusz wywrócić i później cały słoiczek ląduje nam na rysunku albo na ubraniu. Dziękuję pani Oliwii za komentarz. Proponuję użyć tutaj właśnie na ciemnych włosach, bo to są długie włosy tego wodza. Troszkę więcej tuszu. Przyciskacie piórko, ono się wtedy rozdwaja. Polecam właśnie takie piórka typu angielskiego ze stalówką tego typu. Taka stalówka się rozdwaja pod naciskiem i daje grubszą kreskę w tym miejscu. I efekt właściwie od razu cienia pod taką linią. W takich miejscach jak to na przykład bardzo ładnie się to sprawdza. Tusz się rozlewa trochę wtedy i możemy nim działać. Zdecydowanie pani Oliwie, proszę spokojnie nadrabiać. Zresztą proszę pamiętajcie też państwo, każda nasza lekcja ma inny temat właśnie po to, żeby nie zobowiązywać was że tak powiem, odrabiania wszystkich lekcji bezwzględnie i obowiązkowo, bo jest ich mnóstwo i ja nawet mam wrażenie, że chyba nie da się wszystkich we wszystkich uczestniczyć, no bo każdy ma też swoje życie i swoje sprawy. Tak więc proszę, nie czujcie się w obowiązku do tego, aczkolwiek jeżeli tylko macie możliwość i daje to przede wszystkim satysfakcję i frajdę, to oczywiście zachęcam. Ale podstawową moją propozycją jest to, żeby to dawało radość, żeby nie było przyczyną jakiejś frustracji, że lekcji jest za dużo i ciężko ze wszystkimi sobie poradzić. Absolutnie. Nie po to ich robię dużo, żeby kogokolwiek obciążać ilością. Raczej po to właśnie, żeby zaprezentować różnorodność tematów. Takimi zdecydowanymi pociągnięciami pracujcie, kiedy rysujecie piórkiem, zwłaszcza przy dłuższych liniach, przy strojach. Tak jest, zgadzam się z panią Izabelą, nie szanujemy przyrody, myślimy, że wszystko nam się należy i wiele dobra niszczymy. Zdecydowanie tak. Co więcej, jestem bardzo rozgoryczony, ponieważ w 99% przypadków niszczymy świat dookoła nas dla pieniędzy, tylko i wyłącznie jesteśmy skażeni dążeniem do nie kończącego się zysku jako ludzie świata zachodniego. I to jest rzecz straszna. Jest fantastyczny dokument Jana Artusa Bertranda, który serdecznie polecam. SOS Ziemia. To film, który pokazuje no właśnie to, jak poprzez pęd nasz nie mamy żadnych skrupułów i niszczymy ziemię dookoła nas.
Ale aby zmienić tematy na indiańskie, żeby zmienić tematy na i wrócić do tych osób, które właśnie dbają o to, co wkoło. Proponuję już za chwilkę przerzucić się na temat pozostałych plemion Ameryki Północnej. Chciałbym pokazać Wam, jak taka moloka indiańska, czy indiański dom wygląda we wnętrzu. Przy okazji, jak szkicować takie ubrania? Fałdy na ubraniach możecie zaznaczać takimi trójkątnymi, najczęściej kształtami, takimi kształtami rombowymi, romboidalnymi. O, jest nowa informacja. Pani Maria pozdrawia z Bydgoszczy. W Wymysłowie koło Tucholi znajduje się muzeum, wystawa Sad Oka Indian Ameryki Północnej. Pracując w szkole, lubiłam jeździć z dziećmi na wycieczkę do tego muzeum. Dzieci były zachwycone, a przewodnik opowiadał tak ciekawie, że jeszcze pamiętam jego historię. Wspaniale, wspaniale. Pani Marta lubi oglądać nasze zajęcia. Bardzo się cieszę, pani Marto. Bardzo się cieszę. Tak, ja przyznaję, że aczkolwiek ta tematyka indiańska jest dla mnie fascynująca wizualnie, to nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc dzisiaj głównie posiłkuję się informacjami, które wyczytuję. Nie chcę się tutaj za bardzo wymądrzać, żeby nie wprowadzić Państwa w błąd, więc będę ostrożny, jeżeli chodzi o wszelkie informacje szczegółowe, bo są osoby, które tym tematem się zajmują znacznie bardziej dogłębnie lub może wręcz zawodowo. Proponuję, żebyśmy, o właśnie, żebyśmy koniecznie jeszcze czarnym tuszem podbarwili, podrysowali właściwie końcówki tych orlich piór. No, zaczęliśmy od takiego stereotypu Indianina, właśnie indiańskiego wodza z pióropuszem, bo myślę, że kiedy słyszymy hasło Indianin, to w takim powszechnym, w każdym razie wyobrażeniu widzimy od razu taką postać, więc nie mogłem sobie odmówić, abyśmy nie zaczęli od tego właśnie, ale już za chwilkę troszkę więcej, trochę bardziej szczegółowo. Zresztą jestem też otwarty na Państwa propozycje w tym temacie, w tym zakresie. Myślę, że na pewno naszkicujemy sobie molokę, naszkicujemy totem. Myślę, że jeżeli czasu starczy i Państwo będą chcieli, to jeszcze możemy narysować przedstawiciela plemienia Irokezów. Właśnie taką molokę irokeską za chwilkę też namalujemy. Może zaczniemy od totemu, bo totem to jeszcze taki temat klasyczny, na który na pewno starczy czasu. Myślę, że nie potrwa to zbyt długo. Jak widzicie, tusz jest świetny w tematyce Indian, a zwłaszcza do rysowania piór i pióropusza. No bo możemy przecież piórkiem pióra się rysuje dobrze, dosłownie. Piórkiem możemy dodać, no właśnie, w ten sposób bardzo wdzięcznie i subtelnie i szczegółowo. Strukturę piór kropeczkami lub kreskami, tak naprawdę mamy tu całą masę linii. Czasami polecam wywrócić piórko do góry brzuchem, czyli tak jak ja teraz, na odwrót, tak, hop, do góry nogami.
nie wiem, gdzie piórka ma nogi, ale powiedzmy, ono wtedy rysuje cienie. I to taka sztuczka, którą zawsze stosuję, żeby dostać cieńszą linię. Możemy też użyć pędzelka, oczywiście, co właściwie jest wskazane przy szkicowaniu piórkiem. Już tylko skoczę po pędzelek. Oto i pędzelek. Zerkam jeszcze na wasze komentarze, ewentualne pytania. Łapacz snów, tak, łapacz snów się pojawi jeszcze dzisiaj. Witam Antosię. Janusz pisze nadal, jednym z piękniejszych miejsc do zwiedzenia jest Crawford Lake w prowincji Ontario. 2 godziny drogi od Toronto. Jezioro, nad którym położona jest wioska Irokezów. Piękne miejsce, które polecam każdemu odwiedzającemu kraj spod znaku klonowego liścia. Dzięki ci, Janusz, za to polecenie. Panią Indiankę, to jest dobry pomysł. Mam tutaj zdjęcie pani Indianki. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Ja myślę, że pani Indianka powinna towarzyszyć. Powinna albo i nie powinna, no może być również oczywiście gdzieś tutaj samodzielnie narysowana. Może panią Indiankę narysujemy już za chwilkę, a tutaj gdzieś w okolicy tego wodza na szybko totem indiański. Pędzelek, no właśnie pędzelek. Pędzelek tylko trzeba troszkę zmoczyć w wodzie, bo widzę, że. O właśnie. Nawet nie tyle w wodzie, co bardziej w tuszu. I polecam wam takie właśnie miejsca, na przykład jak pióra, jednym pociągnięciem pędzelka świetnie, świetnie można pokazać. Tudzież jakieś takie mocniejsze cienie na indiańskim stroju można w ten sposób również rozwiązać. Jeżeli pędzelek jest wystarczająco precyzyjny, to możemy nawet pokusić się o rysowanie nim palców. Pędzelek daje od razu też efekt cienia. Na przykład w ten sposób. Bardzo lubię tusz właśnie za to, że tak naprawdę to wyobraźnia podpowiada pozostałe elementy. Czasami wystarczy tylko kilka kropek, jakiś mały trójkąt, mały punkcik, kreska i z nich wyłania się obraz tego, co chcemy narysować. Czasami oczywiście bardziej dekoracyjnie tutaj przy tomahawku też się pojawiały
pióra. Dzień dobry, witam Franka. Pani Danuta była 2 razy w Kanadzie i była w takiej wiosce indiańskiej. W środku takiego lokum indiańskiego skóry, naczynia, wyposażenie robiło niesamowite wrażenie. Mam gdzieś zdjęcia z takiego wnętrza. Pani Danuta również poleca, czyli warto. Czyli warto. To może tak, teraz szybko totem. Zostawię jeszcze Indianina w kadrze, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie go kończyć. A na kartce obok zacznę rysować totem. Totem. Czym jest totem? Totem to taki termin określający zjawiska związane z relacjami człowieka z mitycznym przodkiem zwierzęcym lub roślinnym. I to by tłumaczyło, dlaczego totemy indiańskie przedstawiają właśnie zwierzęta. Zróbmy sobie pionową linię. To będzie taka oś naszego totemu. To akurat będzie indiański słup totemowy z Kanady, ten słup, który rysujemy. Klany indiańskie posiadają własny totem, nazwę, a jego członkowie połączeni są więzami pokrewieństwa. Totemy oznaczają mistyczne więzi między ludźmi, a jedynie wtórnie odzwierciedlają stosunki społeczne. Totem to również w bardziej popularnym znaczeniu godło rodziny lub klanu rodzinnego u wielu ludów pierwotnych. Tak więc ten totem, który teraz narysujemy, ma symbolizować orła. Tutaj znajduje się stylizowana głowa orła z dosyć dużym dziobem. Właśnie w ten sposób to wygląda.
Tak naprawdę ten słup składa się z całego szeregu postaci. Dominuje u góry orzeł, natomiast poniżej widzę też inne postaci. Niektóre mają trochę ludzkie cechy. Trudno powiedzieć, czy są to stylizowane zwierzęta, czy ludzie. Myślę, że coś pomiędzy zapewne. Skrzydła. Tutaj wiele razy pojawia się taka symbolika, trochę zbliżona do oczu. Dosyć charakterystyczne biało-czarne właśnie kręgi. A myślę, że to już będziemy piórkiem szkicować te detale. Póki co właśnie te kolejne segmenty to temu przypominające postacie, tutaj ewidentnie na przykład na pięterku niżej, bo ten słup totemu staje się coraz to grubszy. Tutaj niżej pojawiają się postacie przypominające ludzi, ale też zwierzęta. Myślę, że to jednak są mocno stylizowane zwierzęta, sądząc po nosku takim zwierzęcym, z dużymi oczami, ale mają one przede wszystkim dosyć szeroko otwarte usta albo paszcze. A to, co przypomina trochę ich ludzki element, to nogi i coś w rodzaju dłoni, którymi się tutaj trzymają za podkurczone kolana. Tak właśnie to wygląda. Mają też takie charakterystyczne brwi. Myślę, że tu jeszcze jest jakiś kolejny ptak. Być może sowa. No i proponuję teraz chwycić za piórko lub pędzelek. Ja chyba tym razem użyję pędzelka. Coś czuję, że do totemu pędzelek będzie po prostu lepszy, taki bardziej kontrastowy. Czy będzie krajobraz wykonany piórem? Już był kiedyś taki krajobraz, ale jeszcze wrócimy na pewno. Wszystkie lekcje są w zakładce filmy. Tam zapraszam. No proszę, może dzisiejsze zajęcia pomogą Państwu wybrać się do Kanady, bo widzę, że niektórzy mają takie plany. Ja też bym chciał. Myślę, że Janusz gorąco poleca, bo zna tam te strony. Ja jeszcze tam nie byłem, ale na pewno kiedyś chciałbym się wybrać. Proponuję przy okazji rysowania totemu poćwiczyć takie rysowanie bezkonturowe, czyli spróbujmy teraz zaznaczać bardziej cienie, na przykład pod krawędziami. O, w ten sposób. Bardziej plamkami, jakieś cienie przy krawędziach totemu, niż krawędzie tego totemu, takie dosłowne. Czyli
mniej konturu, a więcej wypełniania wnętrza. Chyba że Państwo nie mają pędzelka, tylko piórko, no to oczywiście ciężko będzie sobie poradzić bez konturu. Także wtedy już oczywiście można rysować konturem. Ja proponuję nawet ten totem trochę autorsko potraktować. Zróbcie proszę z niego taki totem w waszym wykonaniu. Ja pokazuję tylko mniej więcej jak te wzory, jakie wzory na przykład są stosowane, jakie kształty. Ale myślę, że bardzo ciekawe będzie dzisiaj, jeżeli każdy z nas zrobi taki swój totem, taki totem barwiony po swojemu. Swoją wersję totemu, może w ten sposób. Na przykład można pokazać ten słup totemowy, właściwie nie malując jego bocznych krawędzi, ale wyłącznie zaznaczając te przestrzenie poziome, te kolejne jego pasma. Zobaczycie, że efekt będzie bardzo dobry i bardzo wyraźny. Zresztą takie totemy są przecież przede wszystkim rzeźbione. One są również fantastycznie malowane, ale też rzeźbione po to, żeby oddziaływały też światłem i tym, jak ono się na ich powierzchni układa. Dobrze, żeby starczyło czasu jeszcze na cokolwiek więcej, proponuję na tym etapie totem zostawić. Mamy taki szybki szkic totemu. Jeśli ktoś z Państwa interesuje się bardziej kulturą rdzennych mieszkańców obu Ameryki i chce jej doświadczyć jakoś intensywniej, to polecam grę na fletni, pisze Janusz. Dźwięki fletni są po prostu zniewalające i przenoszą natychmiast grającego, a nawet słuchającego w tamten świat. Zdecydowanie polecam, Janusz, Twoją pasję. Grafit przyszedł tutaj i chyba też chce rysować Indian. Miałka sobie. W Kanadzie nawet nazwy miejscowości pochodzą od nazw plemion rdzennych mieszkańców. Na przykład metropolia Mississauga, położona w sąsiedztwie Toronto, bierze stąd swoją nazwę. Dobrze, totem gotowy. Ja idę po kolejną kartkę.
Przygotowałem dużo papieru na wszelki wypadek. Tak, grafik przyszedł na polowanie. Pozdrawiam panią Ewę. Moi drodzy, zatem zgodnie z obiecaną kolejnością, teraz indiańska moloka, czyli indiański dom, moloka irokeska, według zdjęcia podesłanego przez Janusza. Dzięki, Janusz, za zdjęcie. Może jeszcze na chwilkę zostawię totem w kadrze, bo muszę znaleźć fotografię. Jednak gdzieś mi się schowała w ostatnim momencie. Łapacz snów pewnie się też pojawi, jeżeli tylko zdążymy. Pani Elżbieta pisze, że totem to jakby symbol wolności, orzeł mądrości, sowa i poniżej też można coś wykreować z wyobraźni. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Już, prawie mam zdjęcie. To może tak, taka moloka z zewnątrz najpierw i wewnątrz. Ja naszkicuję Państwu, jak ona wygląda na zewnątrz. To taki rodzaj takiego pawilonu właściwie, tylko zacznę troszkę niżej, żeby zostawić trochę miejsca również na niebo. Rodzaj takiego pawilonu, go w lekkiej perspektywie narysujemy. Krytego dosyć płaskim dachem. Ten pawilon jest kryty, już sprawdzam w powiększeniu. To są deski po prostu, Janusz. Jeżeli ja się mylę, to mnie możesz poprawić, bo ty tam byłeś. Tutaj jest wejście. To jest dosyć duże, muszę Państwu powiedzieć, bo tutaj są drzwi i te drzwi są tej wielkości, dostosowane do wzrostu człowieka, więc to jest dosyć duża konstrukcja i wysoka. To są kolejne rzędy. Takich
pionowych deskowych okładzin. Tak to wygląda. Przed taką moloką jest wiele słupów, które zaraz narysujemy. Ja może od razu będę szkicował piórkiem, bo piórkiem albo pędzelkiem. Może trochę tym i trochę tym. Zresztą polecam Państwu też od razu szkicować po prostu piórem. Trzeba odważnie. Tak więc nie jest to bynajmniej namiot. Jest to naprawdę solidny budynek mieszkalny. Oczywiście namioty, również duże i mniejsze, też były wykorzystywane do zamieszkania przez inne plemiona. Myślę, że zapewne bardziej dotyczyły Ameryki bardziej południowej czy bardziej środkowej części Ameryki Północnej, o w ten sposób. Bo dzisiaj o Ameryce Północnej mówimy, bo plemiona Ameryki Południowej to jeszcze zupełnie inna historia. Jak widzicie, zróżnicowane kreski, lekko chwiejące się specjalnie, żeby tutaj nie wyglądało to zbyt industrialnie. Pamiętajmy, że to są deski. To są deski pokryte korą i łykiem. Dzięki bardzo za wytłumaczenie Januszowi. Więc to jest moloka irokeska. Ja może gdzieś powinienem ją nawet podpisać. Dzień dobry, pani Regino. Proponuję teraz właśnie użyć pędzelka. Ja dodam pędzelkiem taki lekki cień, który tutaj pod okapem dachu się pojawia. No ten okap jest minimalny, ale jakiś jednak jest. Możemy też dodać jakąś roślinność, która sobie w pobliżu rośnie. Tutaj akurat jakaś drobna roślinność, krzewy się znajdują, być może jakieś uprawne. Gdzieś tam w oddali oczywiście las, no bo to Kanada, więc świerki. Nad taką moloką i za nią się znajdują. Zwróćcie uwagę, rysując świerk, że te górne gałęzie świerku są skierowane w górę, bo czasami rysujemy tak zwaną choinkę
właśnie z gałęziami schodzącymi w dół. Owszem, te dolne są bardziej w dół skierowane, ale górne ewidentnie do góry sobie wychodzą. Ja polecam najpierw zaznaczyć sobie główną gałąź, a później dodawać już krótszymi pociągnięciami. Kolejne mniejsze gałązki. W ten sposób właśnie. I teraz tak więc dzisiaj poćwiczymy też rysowanie drzew. Drzew iglastych właściwie jeszcze nie rysowaliśmy. Prawie, bo gdzieś się tam pojawiły, kiedy malowaliśmy szałas góralski. To z kolei nasze rdzenne klimaty. No właśnie, przyroda, która u Indian jest tuż za płotem, można by powiedzieć, chociaż płotu nie ma. Tutaj takie słupy, zaznaczam, które się pojawiają w dużych ilościach, pewnie mają jakieś praktyczne zastosowania. Myślę, że można na tych słupach suszyć różne produkty. Bardzo lubię pędzelek i tusz. To jest bardzo wygodne i wszechstronne narzędzie. Tak, to będą już za chwilkę kolejne iglaki, kolejne świerki. Uderzam tylko pędzelkiem teraz i kolejne gałęzie właściwie pojawiają się na naszych oczach. To właśnie jest zaleta pędzelka.
Można tutaj zostawić kilka miejsc na słupy, o których mówiłem również przed Moloką. Kilka takich słupów ciemniejszych możemy pokazać. Tudzież takie, myślę, właśnie przeznaczone do suszenia konstrukcje z rodzajem podpórki. Jakiś pieniek, który też sobie tutaj stoi. Pojedyncze kropeczki, którymi można zaznaczyć jakieś nieregularności, wyższe trawy, bo ten teren tutaj jest oczywiście pokryty trawą. No i w ten sposób moloka gotowa. Jeszcze takie pojedyncze, ciemniejsze akcenty na deskowaniach można znaleźć. Myślę, że warto ożywić jeszcze ten rysunek lekko pokazaną postacią, która tutaj może sobie gdzieś stać albo wykonywać czynności. Powiedzmy, że tutaj na tle ciemnego lasu jeszcze. Postaram się pokazać postać. Tutaj może być też widoczna na tle Moloki. Taki drobny akcent zawsze ożywia. Tu ktoś coś może prać, myć, rozwieszać. Też reperować. Już zerkam na wasze komentarze, bo trochę mnie tam nie było dawno. Indiańskie przywitanie na dobry dzień. Piękne. Kamieniczki akwarelą. No oczywiście, że będą.
Kamieniczki akwarelą. Pędzelki z pojemniczkiem na tusz. Tak, bardzo wygodne, tylko polecam napełniać je bardziej ekoliną niż tuszem, ponieważ tusz po wyschnięciu może taki pędzelek zakleić nieodwracalnie. A, Janusz napisał więcej o pawilonie. Kobiety pracowały w takim pawilonie, jego rozmiar odzwierciedlał wielkość żeńskiej części rodziny. Im więcej kobiet w wielopokoleniowej rodzinie, tym większy pawilon, czyli właśnie taka moloka. Rzeczki tylko brakuje. No, rzeczki akurat tutaj nie ma, więc jej nie rysuję. Kropeczki są ogólnie bardzo dobre w takich rysunkach tuszem, polecam. Dobrze, mam kolejną kartkę i myślę, że weźmiemy się za kolejny temat, za kolejny obiekt indiański nadal. Proponuję, żeby był to łapacz snów i na koniec zostawimy sobie jeszcze postać Indianki zgodnie z obietnicą dla tych z Państwa, którzy będą mieli ochotę jeszcze na trochę wyzwania rysunkowego. Ciekawy jestem, czy łapacze snów były tworzone przez różne plemiona, czy też przez jakieś konkretne. Ja myślę, że od razu użyję pędzelka i Was też zachęcam do szkicowania pędzelkiem. Te łapacze mają oczywiście przeróżne formy. Ja teraz nie będę w stanie pewnie dociec, jakie są te najbardziej oryginalne. Aczkolwiek podobno ten, który teraz rysujemy, ma rzeczywiście oryginalny indiański kształt i jest oryginalnym łapaczem snów. To koło jest dosyć niedużych rozmiarów, natomiast część pozostała, właśnie sznurki pióra, to jest zdecydowanie bardziej rozbudowana jego część i polecam rysować pędzelkiem bez ponownego nurzania go w tuszu i kiedy pędzelek straci już troszkę tuszu, to sobie narysujemy wtedy pióra. Dzięki temu dostaniemy znacznie delikatniejsze linie, znacznie jaśniejszy walor również. Muszę podładować jednak telefon, bo on tutaj prowadzi transmisję i biedny pada powoli. Może jeszcze zdążymy. Może się uda. Zobaczymy, jak będzie źle, to wtedy pobiegnę po ładowarkę. No i teraz właśnie takim bardziej suchym pędzelkiem polecam, takimi pojedynczymi, o właśnie, dotknięciami narysować pióra. I te pióra dosłownie same się będą rysować.
Ciekawy jestem, jak powstały takie pierwsze łapacze snów. Kto wpadł na pomysł, żeby to tak wyglądało? Było to na pewno bardzo dawno temu. No i tu w środku jednak do tego użyję już pióra, bo tutaj w środku jest cała ta misterna struktura sznureczków i koraliczków. Takie gwiaździste łączenia. Supełki, węzełki. I kamyczki. Też tutaj się znajdują jakieś kolorowe. I oczywiście sznureczek, na którym wszystko sobie wisi. Dobrze, myślę, że łapacz gotowy. Czas na panią Indiankę. Jeszcze. A właściwie pani Indianka tutaj może sobie koło łapacza też, koło łapacza snów stać. Myślę, że to będzie dobrze wyglądało. O, proszę, Janusz ma oryginalny łapacz snów. Strzelnica łucznicza. No pięknie. Zacznijmy sobie tradycyjnie od elipsy jako głowy. Wyznaczymy sobie nos.
piękne indiańskie oczy, naprawdę jestem zachwycony. Staram się je oddać, nie wiem na ile mi się to uda, ale tam jest jedno piórko wpięte z tyłu głowy. I długie, ciemne włosy, długie warkocze. Myślę, że tutaj już sięgnę po pędzelek.
korale. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, bo mój sprzęt nagrywający, transmitujący już pada. Bardzo dziękuję za ten ciekawy temat, za tą propozycję i zapraszam Was serdecznie już o 19 na rysowanie tuszem i akwarelami papugi z wystawy w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Polecam Wam szkicowanie Indian i nie tylko. Raz jeszcze dziękuję. Jeżeli ktoś z Was zechce wesprzeć pracownię, to dziękuję z góry za każde wsparcie naszych zajęć. Numer konta znajdziecie w opisie do tej transmisji. I do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia o godzinie 19. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Hawk po indiańsku.